Hazard uzależnia tak samo jak alkohol czy narkotyki. Ale dlaczego tak trudno przestać grać? W 2020 roku Amerykanie wydali na gry hazardowe astronomiczną sumę – ponad 80 miliardów dolarów. Co sprawia, że co roku coraz więcej ludzi, w tym coraz młodsze osoby, wpada w tę pułapkę uzależnienia? Wydaje się, że hazard to po prostu niewinna rozrywka. Jednak to tylko pozory. Hazard to coś więcej niż gra. To ryzykowna zabawa, której konsekwencje mogą być tragiczne. Już starożytne cywilizacje, takie jak Rzymianie czy Egipcjanie, znały hazard. Rzymscy żołnierze grali o szaty umierającego Chrystusa, a w Chinach hazard był obecny już 2300 lat przed naszą erą. Od zawsze hazard przyciągał ludzi swoim elementem ryzyka i nieprzewidywalności, ale z biegiem czasu stał się czymś dużo bardziej destrukcyjnym. Dziś jednak największym zagrożeniem jest hazard online. Internet sprawił, że gry hazardowe stały się bardziej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej, nawet dla dzieci i młodzieży. Teraz każdy nastolatek może w kilka sekund ściągnąć na swój telefon aplikację do zakładów sportowych lub zagrać w pokera, nie wychodząc z domu. Wystarczy szybkie połączenie internetowe, karta kredytowa rodziców i gra się toczy. Ale dlaczego tak trudno przestać? Gracze często mówią, że grają dla pieniędzy, ale prawda jest taka, że bardzo szybko zaczynają grać dla emocji. Ciągle czekają na wielką wygraną, która, jak im się wydaje, zmieni ich życie. Chociaż w rzeczywistości rzadko, jeśli w ogóle przychodzi, to jednak zawsze wydaje się być tuż na wyciągnięcie ręki. Problem w tym, że nawet gdyby ktoś wygrał dużą kwotę, ta wygrana najczęściej tylko jeszcze bardziej podsyca pragnienie dalszego grania. W ten sposób gracze wpadają w pułapkę, z której trudno się wydostać. Hazard uzależnia nie tylko emocjonalnie, ale też biologicznie. W trakcie gry, zwłaszcza gdy dochodzi do wygranej, mózg wytwarza dopaminę, hormon odpowiedzialny za uczucie przyjemności. Ten mechanizm jest bardzo podobny do tego, co dzieje się u osób uzależnionych od narkotyków. Jednak kiedy hazardzista przegrywa, odczuwa silny stres i frustrację. I to właśnie ten cykl, od euforii po rozczarowanie, napędza nałóg, tworząc błędne koło. Każda forma hazardu jest skonstruowana tak, aby w dłuższej perspektywie zawsze wygrywało kasyno, a nie gracz. Mimo to hazardzista często wierzy, że uda mu się odwrócić złą pasę i odzyskać stracone pieniądze, co prowadzi do jeszcze większych strat, zarówno finansowych, jak i emocjonalnych. Hazard ma niszczący wpływ nie tylko na portfel, ale również na zdrowie psychiczne i relacje z bliskimi. Uzależnienie od hazardu może prowadzić do rozpadu związków, konfliktów rodzinnych, a nawet do problemów zawodowych. Gracze często tracą zainteresowanie wszystkim, co nie jest związane z ich nałogiem. Walka z uzależnieniem od hazardu jest trudna, ale możliwa. Warto zwrócić się po pomoc do specjalistów, takich jak terapeuci uzależnień lub do grup wsparcia jak anonimowi hazardziści. Im szybciej ktoś szuka pomocy, tym większe szanse na odzyskanie kontroli nad swoim życiem.